czerwonego zawodnika z Ukrainy, a jest nim Igor Kukurydzia! It's my mother's not a game. What you heard is what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock. Urodzony w 86 roku, waga 116 kg. Wzrost 194 cm. Stoczył 8 zawodowych walk i wszystkie wygrał, w tym 6 przez KO. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik reprezentujący Niemcy i Turcję. Jaja Gulaj! Lata, waga 98 kg, wzrost 190 cm. Stoczył 68 walk, z czego wygrał 53. Zapraszam na walkę. Przed nami trzecia walka, ćwierćfinałowa i moim zdaniem będzie to pojedynek, który zapowiada się niezwykle interesująco. Z jednej strony Turek, który walczy także w Niemczech, Jahja Gulaj. Człowiek, którego doskonale Państwo znają, chociażby z tego, że 3 marca podczas gali Angels of Fire przegrał z Marcinem Różalskim i stracił pas zawodowego mistrza świata wagi ciężkiej Federacji ISK w kickboxingu. To jest ten człowiek o pseudonimie Godzilla, a więc zielone spodenki, efektowna fryzura. A jego rywalem jest bardzo młody Ukrainiec Igor Kukurydziak, który w tej chwili otrzymał potężny cios od Gulaja, dla którego chyba to jest jedyna szansa na szybkie zakończenie tego pojedynku, a więc jest liczony. Kukurydziak to moim zdaniem zawodnik, który może zrobić bardzo wielką karierę, ale musi uważać właśnie na takie potężne ciosy Gulaja. Zresztą zastanawiam się, po co próbuje atakować rękami, po co wdaje się w bijatykę, który może być zawodnikiem gorszym, skoro Gulaj to jest zawodnik, który bardzo chętnie przegrywa przez low kicki. Widzieliśmy, że w ten sposób obił mu nogę Marcin Różalski. W ten sam sposób wygrał z nim Magomiedow, także nokautując Gulaja tymi low kickami. W wsparciu powinien Kukurydziak raczej klinczować, próbować wykorzystywać różnicę wzrostu. Jest zawodnikiem mierzącym przecież 194 cm. Ma potężną siłę masy, 116 kg. Więc zdecydowanie cięższy od Turka. I tak, low kicki na wykroczną nogę. Tutaj przy takich akcjach klincz. Ale Ukrainiec powinien także każdą swoją walkę kończyć low kickiem. Nie dopuszczać, dystansować jednak Gulaja. Teraz prostymi. Cios na korpus, próba trafienia tam pod prawy łokieć. Ładnie zwiódły, uderzył w drugie tempo, poszedł za ciosem. Gulaj schowany za podwójną gardą. Brakuje kopnięć. Teraz świetny prosty asr. Odskoczyła tam głowa, jak i Gulaja. Próba backfistu i od razu zmiana akcji. Bardzo duża wymiana, ale nareszcie chyba wyczuł tempo Kukurydziak tej walki. Próbuje punktować przede wszystkim prostymi. Jak najwięcej tych prostych i zaraz low kick właśnie na wykroczną nogę Gulaja. Natomiast dla Turka szansą jest zbliżenie się, wejście w pół dystans. Ale teraz świetna akcja Kukurydziaka. Jeszcze kolano. On odrabia straty z tego liczenia na samym początku i zakończone to wszystko low kickiem. A więc wspaniała akcja w wykonaniu młodego Ukraińca z Lwowa. Jeszcze sierp.
I jeszcze kolejny low kick i prosty met. Trafił znów znakomicie. A więc Gulaj próbuje tutaj jakiś sztuczek w klinczu. Próbuje przewrócić swojego rywala na matę. Potężny sierp w okolice ucha zablokowany. Teraz świetny na dół, kopnięcie na górę. Powinien jednak szybko skończyć niskim kopnięciem. Jeszcze jeden prosty. Teraz kopnięcie wysokie w wykonaniu Gulaja. Próba naciągnięcia głowy Turka na kolano. Nieudana, ale są za to proste. 10 sekund do zakończenia pierwszej rundy. Gulaj. Już chyba braki kondycyjne widzieliśmy tego zawodnika, to jest raczej schyłek jego kariery. Bardzo dobra runda, toczona w zupełnie innym stylu niż do tej pory. Gdyby nie to liczenie na samym początku tego pojedynku, to można byłoby powiedzieć, że Kukurudziak zdecydowanie tę rundę wygrał. Natomiast jego przewaga była na tyle widoczna, że myślę, iż sędziowie powinni w najgorszym przypadku wytypować rundę remisową, a jeżeli już opowiedzieć się za zwycięstwem któregoś zawodnika, to powinien być to Igor Kukurudziak. Tu witam Państwa narożnik właśnie Jakii Gulaja z trenerem Alim Ostyrkiem. No tylko, że tu jest taka sytuacja, że skoro w ringu arbitrem jest Janusz Wielgosz, to jednym z sędziów punktowych będzie Turek Dawid Sidal, a Dawid Sidal jest, proszę Państwa, równocześnie menadżerem Jakii Gulaja, no więc nie wiem, czy sytuacja jest przejrzysta, czy sytuacja jest do końca etyczna. I znów mocno zaczął Kukurudziak, teraz Gulaj także spróbował odpowiedzieć low kickiem. Janusz Wielgosz nakazuje, aby narożnik Turka był troszeczkę ciszej. Dwie akcje rękami, to poszło wszystko na rękawice, później kolano, teraz sierpy zaczęły wchodzić, ale Gulaj jest niebezpieczny z kontry, skryty właśnie za podwójną gardą. Jeżeli Kukurudziak, który w swojej karierze nie przegrał jeszcze żadnej walki, poczuje się zbyt pewnie, no to może skończyć to się jakimś mocnym, krótkim uderzeniem w wykonaniu Gulaja i zakończeniem tego pojedynku. Prosty, ciągle prosty. Dużo tych prostych trafia w czoło, są także sierpy, próba naciągnięcia głowy na kolano, nieudana. Ukrainiec zapomina jednak o niskich kopnięciach, ciągle czeka ta wykroczna noga Gulaja. Teraz Turek przeszedł do kontrofensywy. Kukurudziak, proszę Państwa, to jest zawodnik, który startuje także w MMA, a więc on tutaj, ta metoda klinczu, pytania rywala także nie powinna być mu obca. Teraz obudził się Gulaj, wymiana, doszły tam trzy ciosy z jednej i z drugiej strony. Jeżeli Ukrainiec, który walczy w czerwonych rękawicach i czarnych spodenkach, będzie opuszczał nisko ręce, to zawsze może jakimś ciosem rozpaczy Turek go trafić. Jeżeli będzie natomiast kontrolował tę walkę, jeżeli będzie wykorzystywał zasięg ramion, ciosy proste, low kick i kolano, no to on tego pojedynku przegrać po prostu nie może. Tak jak w tej chwili, znakomite akcje, znakomite proste, czwarty lewy prosty dochodzi do głowy Gulaja. Teraz przydałoby się niskie kopnięcie, właśnie naciągnięcie głowy jeszcze niedobre, ześlizgnęły się gdzieś tam ręce Kukurudziaka. Znów skarcił potężnie, taki prosty, takim sierpem bitym z góry, ponownie jeszcze raz. Teraz middle kick pod prawy łokieć, nie wszedł do końca, ale nie może się właśnie w ten sposób zachowywać tak nonszalancko. Teraz Gulaj zwietrzył swoją szansę, trafił raz, trafił drugi raz. Teraz próba ataku na wątrobę lewym hakiem, zablokowany jednak ten cios. Wydaje mi się, że Gulaj w tej akcji stracił tak wiele sił, że kto wie, czy nie będzie to już jego łabędzi śpiewę w tej rundzie. Ale jest ciągle niebezpieczny. Jest niebezpieczny w sytuacjach, kiedy Ukrainiec na to pozwala sobie, jeżeli to jego niedoświadczenie jednak tutaj wychodzi, kiedy zapalczywość bierze górę nad rozsądkiem. Jeszcze na zakończenie mocny sierp, ale zamortyzował to Gulaj, powtórzył jeszcze raz Kukurudziak i teraz będzie próba takiego soccer kicka w wykonaniu Ukraińca i znów mieliśmy bardzo wiele, wiele emocji. To właśnie narożnik Igora Kukurudziaka, tym narożniku jego trener Wiktor Łazurko.
Podoba mi się ten chłopak, jest to rzeczywiście materiał ze względu na warunki fizyczne, na wielkiego fightera. Gdyby trafił pod dobrą opiekę szkoleniową, na przykład do Chinooka, do Andrija Grdina, to myślę, że już niebawem zobaczylibyśmy bardzo ciekawego zawodnika. To są właśnie te najbardziej efektowne akcje tego starcia. No widzą Państwo, że te sierpy jeszcze obszerne jak za kola Dniepru, ale bez wątpienia drzemie w tym 21-letnim zawodniku wielka siła. On do tej pory stoczył 8 walk na zasadach K1. Wszystkie wygrał, 6 walk wygrał przed czasem. Teraz jest okazja na 9. zwycięstwo. Jak do tej 3. rundy przystąpi turecko-niemiecki Godzilla o pseudonimie Higulaja. Pana motoryzacji, przede wszystkim Michaela Schumachera. No tak, o, pokazuje Gulaj, że jest to uderzane w tył głowy. Oczywiście, że jest, skoro odwraca się plecami do rywala. Jedna z zasad, jeżeli wchodzi się do ringu, jest to jedna z zasad, którą sędziowie czasami powtarzają zawodnikom przed walką, brzmi: w ringu bronisz się sam. Że Kukurudziak, Gulaj może wygrać tę walkę tylko i wyłącznie przed czasem. No i to jest przechwycenie nogi, obalenie rywala, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o walki MMA. Jakaś niebanalna, nieortodoksyjna, nieszablonowa akcja ze strony Gulaja może zakończyć tę walkę jego zwycięstwem. Na punkty ten pojedynek powinien zdecydowanie wygrać Igor Kukurudziak. Teraz dobry low kick i próba trafienia w kontrowę w wykonaniu Gulaja. Jeszcze ruszył do mocnego ataku, ale teraz widać wykorzystuje rozum Kukurudziak. Chwyta rywala w pół, oczywiście arbiter ma obowiązek w tym momencie interweniować, przerywać ten klincz. Jeżeli Ukrainiec zrobi to drugi albo trzeci raz, ma prawo także dać mu punkt minusowy. Za nisko ręce, nie może się bawić, nie może tańczyć, te ręce muszą być wysoko i przede wszystkim te ciosy proste. Nie ma co bawić się z sierpy, tak? Lewy prosty powinien punktować, bez przerwy trafia cię w głowę. Gulaja jeszcze raz, trafił i lewym, i prawym, ale chyba skrętu ciała w te ciosy nie włożył, one poszły tylko i wyłącznie rękami. Sam już zmęczenie, jeden i drugi. Teraz ładny unik, amortyzacja tego ciosu ze strony Gulaja. Gdyby w tym momencie ruszył do przodu, mogłoby to się skończyć przed czasem. Widzą Państwo, proszę zwrócić uwagę, Turek bardzo często przyjmuje te ciosy i tylko odchyla głowę. Ta amortyzacja powoduje, że no nie leży jeszcze na deskach. Musi zerwać się, bo to już jest ostatnia minuta ostatniej rundy. No i to, moim zdaniem, to będzie punkt minusowy dla Kukurudziaka. Znów wychwycenie nogi rywala. Jeszcze Janusz Bielgosz oszczędził zawodnika z Ukrainy. Zmęczeni są już w tej chwili obaj. Czekam jeszcze na jakiś atak Godzilli. Odpoczął Ukrainiec. Prosty, wystarczy tym prostym kontrolować sytuację. Nie dać się zamknąć w narożniku i walka na punkty będzie wygrana, ale nie powinien opuszczać rąk. Znów są proste, jeszcze jeden, teraz bliska i kolano zablokowane przez Gulaja. Dobra, to była akcja, prawy sierp doszedł do głowy. Koniec walki, bardzo dobrej walki w wykonaniu Igora Kukurudziaka z Ukrainy, który bez wątpienia powinien zostać zwycięzcą tego pojedynku tylko w pierwszej rundzie. Zupełnie zaskoczył go ten cios Gulaja. Natomiast tutaj sędziowie nie powinni mieć absolutnie żadnych wątpliwości, choć oczywiście w walkach na zasadach K1 także zdarzały się sytuacje, kiedy wszyscy przecierali oczy ze zdziwienia, kiedy sędzia podnosił w górę rękę nie tego zawodnika, którego wszyscy się spodziewali. A więc w półfinale już Marcin Różalski, Polska, Siergiej Gór, Rosja i teraz za chwilę zobaczymy, czy będzie to Turek Yahya Gulaj, czy będzie to Ukrainiec Igor Kukurudziak. Już obaj na środku ringu, po lewej stronie sędziego Gulaj,
po prawej stronie Kukurudziak i czekamy na spikera. No zdaje się, że nie czekamy na spikera. Sędzia sam ogłosił ten werdykt, podniósł w górę rękę Ukraińca. Igor Kukurudziak, zwycięzcą tej walki, o trzecim półfinalistą turnieju K1 i dopiero teraz lekko spóźnione ogłoszenie werdyktu. Zwycięzca tego pojedynku w półfinale spotka się z triumfatorem walki między Danielem Baciakowskim a Łukaszem Jaroszem. Piotr i Zbigniew Steskal, sklepy, restauracje, nowo otwarta restauracja Orkanówka. Gorące brawa dla sponsorów. Firma Sponti, bar, restauracja pod chmurką. Siwy Dym, restauracja regionalna Rabka Zdrój. Gorące brawa.